Gdzie ja do chuja jestem, co to za burdel? Już wiem, to przecież moja pierdolona farma. Przydałoby się coś zrobić, posłucham sobie najpierw prognozy pogody. Prognoza na dziś. Zachmurzenie umiarkowane, będzie napierdalał halne opady śniegu, temperatura minus 12 stopni, czyli kurewsko zimno, do tego jeszcze deszcz, jednym słowem zima kurwa idzie. O ja pierdolę, co ta dziwka gadała, jaka zima, ja jeszcze pola nie zaorałem. No dobra, nie chcę, ale muszę, biorę się za robotę. Mój zajebisty sprzęt. Z niego jestem najbardziej dumny. Fendt 936 Vario 360 koni w porywach 55 km na godzinę. Zaczepię sobie teraz mój pług. Mogę se go obracać o tak. No to jadę na to zasrane pole. O kurwa, duże to pole. Żeby mi się chciało tak, jak mi się nie chce. No dobra, już mi się nie chce, chuj z tym polem, co ma być, to będzie. Odstawię pług na miejsce. Może sprzedam trochę ziarna. Zobaczmy, jak tam z cenami. Rzepak poszedł w górę, sprzedam trochę, będzie za co pić. Podczepię se tą gównianą przyczepę.
Teraz trzeba wjechać pod ten zastrany silos. Fajnie kurwa leci. No to jadę do skupu. No i mam kasę meja wola, ale się napierdolę. No wreszcie mogę wracać na tą moją śmierdzącą farmę. Co ta przyczepa odpierdala? I już jestem na farmie. Odstawię przyczepę i traktor. Tak to właśnie wygląda moje życie na tej zasranej farmie. Pieprzony los rolnika.